tu Ania po godzinach. Dzisiaj odcinek na widzenie życia, na życzenie widza, który się nazywa Martin Cenzor. Będziemy instalować Archimedes Ships, ale uwaga, na wersję 1.6.2, nie na 1.6.4. Archimedes Ships doda nam możliwość budowania sobie statku, łodzi i tak dalej, na które będzie można zabrać nawet swoje zwierzęta i sobie płynąć w siną dal. Okej, co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście pobrać to z netu. No i plik pobieramy z takiej strony. O, takiej tutaj. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No i po przejściu na tą stronę zjeżdżamy sobie troszeczkę w dół. Jeszcze troszeczkę. Tutaj mamy download. Tutaj klikamy i się przenosimy na taką stronę, ale za momencik, bo jeszcze chciałam Wam pokazać, że tutaj pod spodem są jeszcze craftingi, jak się robi różne rzeczy, bo tutaj jeszcze oprócz tego, że statki i łodzie, to jeszcze balony można zrobić. No i takie różne różności, także tutaj jeszcze niżej, o tutaj jest przykładowa łódka. Także niżej macie wideo, jedno, drugie, trzecie, to sobie obejrzyjcie i będziecie wszystko wiedzieć. A teraz wracamy do tej strony, gdzie się downloaduje. Tak, także tutaj klikamy i zostaniemy przeniesieni na taką stronę. O, na taką. I wtedy tutaj, w to miejsce, takie bardzo mało charakterystyczne, klikamy i stąd pobieramy tego moda. Ok, jak mamy pobranego, to sobie możemy zainstalować. A żeby zainstalować, potrzebujemy minimum Launcher Minecraft i Forge'a. Oczywiście na 1.6.2. Jak zainstalować, jeżeli nie macie? To jeżeli macie wersję premium Minecrafta, to zobaczycie w pomocnych tutaj 89, sorry, coś mi się tam stało. A jeżeli macie wersję non-premium Minecrafta, to w pomocnych tutaj 83. Z tym, że tak jak dla wersji premium instaluję już tutaj w tym odcinku Forge'a z końcówką 871, to z kolei dla wersji non-premium w tym odcinku instaluję wersję 840, więc po prostu zamiast tej 840 non-premiowcy zainstalujcie sobie 871, oczywiście z tej samej strony, która tutaj jest podana. Teraz tak, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, żeby przejść z wersji Minecraft 1.6.4 na 1.6.2, to obejrzyjcie sobie filmik, jak zacząć grać Minecraft 0.7. To jest z serii takiej zielonej filmików. Bo to są niebieskie filmiki, a to są zielone filmiki. No mam nadzieję, że tutaj się połapiecie z tym wszystkim i przechodzimy dalej. Ok, możemy teraz przystąpić do instalowania. A zatem wchodzimy do app data roaming i nasz folder .minecraft zainstalowany Minecraftem 1.6.2 kopiujemy sobie gdzieś, żeby mieć do czego wrócić, bo na pewno tam macie jakieś mody i tak dalej, różne różności, więc w razie gdyby się okazało, że nie można zainstalować tego Archimedesa, to żebyście sobie mieli do czego wrócić. A jeżeli jesteście non-premiowcami, to gdzieś sobie skopiujcie folder non-premium, żeby mieć do czego wrócić. Ok, jak już są pokopiowane, no to w takim razie instalujemy. Wchodzimy do folderu .minecraft, a non-premiowcy wchodzą do folderu non-premium. Wchodzimy do folderu mods i przerzucamy, oczywiście cały czas mówię o 1.6.2, i przerzucamy do folderu mods ten plik, który pobraliśmy przed chwileczką. Zamykamy, wchodzimy do Minecrafta. No i zobaczymy, co tam można zrobić. Mam zainstalowany port 871 na Minecraft 1.6.2 i wciskam play. I czekamy, A już tutaj sobie tak przygotowałam tylko ładną różową łódeczką. Zaraz zobaczycie. No. No i wchodzimy moc. No a, to powinien być gdzieś tutaj. Ale pewnie nie jest. O, jest Archimedes Ships. Gotowe.
tryb jednoosobowy, graj. I generuje nam się świat. No proszę szybciej. O. I mam moją śliczną różową łódkę. No nie jestem mistrzynią w budowaniu łódek. Pewnie gdybym się przyłożyła, to coś fajnego z tego wyszło, no ale ja tak chciałam szybciutko, więc zrobiłam sobie taką różową łódkę. No i tak, wejdźmy do E. Ja tutaj mam tryb kreatywny, więc zrobimy no zwykły. Okej, sprawdźmy, czy mamy jakieś nowości. O, tutaj są jakieś. O, tutaj jest Shipmaker. To nam będzie potrzebne, to sobie weźmiemy. No, nie musieliśmy aż 64. Jakiś jest Floater. Air Balloons są i są jeszcze można to nazwać zegary takie. No wiecie, takie, żeby patrzeć, gdzie się płynie i tak dalej. Jeszcze jest siedzonko i coś jeszcze. Jakiś silnik. Nie wiem dokładnie co. W każdym razie jak nad tym zatrzymamy mysz i klikniemy R. Aha, to nam się nie pokaże. A dlaczego? A, no tutaj mamy pewnie options. O, tutaj trzeba to zrobić. Jak na tym naciśniemy, trzymając mysz nad tym, naciśniemy R, to nam się pokaże, nie pokaże nam się, jak to się robi. No to fajnie. A to nam się pokaże. Shopper się robi z floatera i torbielu. A floater jest tutaj, się robi z drzewa i z wełny. A shipmaker się robi tak. Sztabka żelaza, dookoła patyki i dookoła dębowe deski. Czyli bardzo proste. A to jest coś, co nam będzie potrzebne. Wychodzimy z tego. Innymi rzeczami to już się zajmiecie w swoim zakresie. Oglądając te filmiki, które są tam na tej stronie, z której pobieraliśmy. A ja sobie wsiądę do mojej łódki. Oczywiście próbowałam tutaj pływać i zaparkowałam bardzo niefortunnie nie w tą stronę, którą powinnam. No taką mam łódkę. No. W każdym razie buduję ją się normalnie, można ją sobie zbudować nawet na piasku. I z kolei jak się wsadzi to właśnie urządzenie. A może sobie jeszcze te położymy tutaj. O, tak. Zegary. Szaleć będziemy chodzić w ciepły. To chyba nic nie daje. Dobra, jak sobie postawimy tutaj ten ship, jak to się nazywało? Ship marker. To jak widzicie mamy koło, którym taką kierownicę, którą możemy kierować. No i teraz. Aha, jeszcze jak postawiliśmy, to chyba nam się podniosło w górę. Sprawdźmy. Zwalmy. Nie. Aha, bo to jest już na wodzie. Okej. Okay. Czyli stawiamy, na to klikamy teraz prawym przyciskiem myszy. O, i teraz nam się, o, teraz już płyniemy. Jakbyśmy byli na piasku, to pewnie byśmy mogli zjechać w jakiś sposób. A teraz muszę wycofać, więc S. OK, i teraz w bok. Kierujemy normalnie S, W, S, S, W, S, A, D, nie? SAP. No i do przodu W. Trochę w bok może. O. I sobie płyniemy. Czyli jak widzicie mod działa, ja sobie płynę w siną dal, a wy oczywiście komentujecie, łapkujecie, subskrybujecie, wchodzicie na stronę społeczności na Facebooku, oglądacie inne moje serie, no i przede wszystkim proszę komentujcie, no bo to wam tutaj rozkazującym tonem mówię, ale nie, oczywiście wszystko według tego co chcecie. Ale piszcie w komentarzach, jakie jeszcze mody byście chcieli mieć. A od teraz właśnie będę tak robić, jak zrobiłam, czyli że będę. Będę właśnie pisała, na czyje życzenie jest dany mod. Ok,
teraz żeby z tego wyjść, to wystarczy Shift nacisnąć i już jestem, już jest zaparkowana ta łódka. Trochę mi tu odpłynęła o jedno, ale okej. Ale już mi się udało tyłem, hura, hura. Jeszcze trochę i będę w pełni sprawna w tym. Okej, czyli tak jak mówiłam, piszcie w komentarzach, jakie chcecie jeszcze mieć inne poradniki, a ja będę pisała na czyje życzenie, co jest nagrywane. O. I oczywiście łapkujcie i subskrybujcie i pa, pa. Do następnego razu.